Tu jeszcze. Halo, halo. No, gadam do siebie. Coś leci. Dobra, weźmiemy autko, sprzedamy. W międzyczasie zobaczymy, co tutaj jest. Na promocję mamy nic. Runner może bardziej rozsądnie. Rambagi na pewno, Phantom też. Tampa to też jest mniejszy molotok. Tak za dużo dla mnie, ale co sobie kupimy? To jest co? Tu. Co tam jeszcze mamy? One są jakieś spore przeceny. Nic. Nic. O tym słyszałem. O tym też słyszałem przy cenie. O, tutaj jest ładna przecena. To muszę przyznać. Nasze taro. 500 000. Konkret. Letni przecena bardzo fajna. Retroda mi się nie chce. Taka Stanger. Nie są drogie. Też tu. Tak mi się podoba. Też tu. Przydałoby się ruszyć, bo słyszę, że się strzelają. Trochę wydałem. Dobra, zhandlować to.
Mechanik. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll bring it by. Dawaj, przywoź. Fajne. I am Batman. Może wiesz, no. O Boże, dobre. Nie jestem umotorowy. To byłoby fajne. To też jest niezłe. Polerowana czarna stal. Szkoda, że felgi się nie malują. No. Kto by się chciał tym zatrzymywać? Kurde, dobry jest.
Jeszcze jak się we właściwym momencie użyje, kurde, taranu. Czy tu jest jak wyjechać? Tam. Wow. Dobry jest. Nie jestem pewny co do driftów. Ogólnie fajnie się nim lata. Moment. Fajne. Opa, przepraszam. Pani jedzie. Czy co? Na zaciągniętym breczku tak wjeżdża. No to mamy pierwszego cela. Mutual Insurance, how can we help you? I'll look into it. Chodź, chodź, chodź. Zaniesione dobrze, bo nie mam bounty na sobie. Jak się zabinął? O, to mi się podobało.
przy okazji siebie. No, ci puszka pojechała do tego. Mutual, how can I be of service? I'll do my best. No, chwilę nie mam do czegoś tracić. Ładnie. Na trzeci poziom garażu. Drzwi się nie zamykają. Nie mieści się. No a jak? Nie mieści się tutaj. Night Shark idzie piętro wyżej. To też już mniej więcej zgodnie z wielkością. I czy to jest ok? Wejdziemy do biura. For you. Quite a collection you've got here.
No problem. I'll have your personal vehicle brought around. Dobra, zamówiliśmy sobie autko. Kurde, podoba mi się. MMI, we expect the unexpected. Sure. No, mechanik. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. It's coming at you. No, może sobie zrobimy tak. Na spokojnie będę robił to auto. Jezu, to będzie bestia po podrasowaniu. Ojeju. Nie tu, następny. Jak? Jak to kołami mieli? O Bożyczku.
To jest czyjś, czy to jest... What the fuck? Here for the magic touch? Ty, wygląda fajnie. Ciekawe, czy zniknie. Jak zniknie, to zniknie. Nie, zrobimy z niego drift speka. Nie, to mi się podoba. To mi się podoba. Dobra. Może być. Aha, czyli ja mogę sobie teraz zmieniać. O. Okej, jest git. Jest git. To mi się podoba. Tak, zniknął. Jak to lata. A i siłę ramowania też ma. Dobra, sparkujmy się gdzieś, gdzie można byłoby poćwiczyć drifty. Jak się nie pamiętam, czy ten garaż jest tu, czy nie. Tam jest.
Horse Mutual Insurance. How can we help you? Okay. Czy jedzie się... nie opuszcza tak jak standardowe pojazdy. Jakoś długo trzymają dzisiaj pościg. Z drugiej strony stoi, dobra. Horse Mutual Insurance. I think we can do that. Nie, nie rzucał się boczy. Dobra, oni tam się strzelają, widzę. Dobra. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? I'll bring it by. Morse Mutual. How can I be of service? I'll do my best. Za często go niszczyłem. Thank you.
Gdzie jest najbliższe? Tuning. Dobra, Lester. Mi się nie chce. Hey, what's up? How can I help? Okay, okay, I'll get you out of trouble. No problem. All cleaned up. Ta, już wiem, na jakim modelu jest bazowany. To jest Buccaneer. No jasne, że z boku. Łapasz robali. No to jak Frankensteiner, to Frankensteiner. Na razie zostawimy. Czerwone do malowania. Ła, jak idzie bokiem. Dobra, jakiś ten Transform Racer. Zobaczymy sobie. Albo nawet nie tak.
Robimy tak. Moment, skoczę po coś do picia. A dokładnie po kufelek, żeby sobie polać. No, można byłoby już zacząć. Okej. Mordowa Tempesta. To weźmiemy. No, powinienem dać radę. Dobra, lecimy komarkiem. Oj, 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 drzewa się palą. Bóg się objawia. A nie, to było przy krzaku. Dobra, jest moje autko, które znam. Znowu ulotnie.
No, motor. Mączaza nie mam. Zahaczyłem. Dawaj, dawaj, dawaj. Nara. Teraz moja głupota. Aż mi nie wyszło. Ale jest okej. Mamy Blazera Aqua własnego. Jest jeden z dłuższych wyścigów. Ło, kurde, jak rzuca. No rzuca. Jak my tutaj mamy tak idzie dobrze. Ładowanie czatu.
Komu nie wychodzi. To mnie nie interesuje. Za 6 minut. Seriously? No, dajmy sobie to plus 50. Ja idę sobie na luźną rozgrywkę. Sorry. Szare mi są tutaj. Dobra, pomożemy temu Baxterowi. So, Mr. Crest said we should talk about work, but not here. Is there a room in the back or something? Cool, I'll get set up. Pierwsze przygotowania. Samolot. So, Mr. Crest said you might be able to help me out with something. Well, not me, so that's clear. It's not me you're going to be helping. And I want it understood that I am not involved. Just a bystander doing a favor. And this is not an offer of employment so much as an opportunity. And, well, anyway, that's just getting a bit technical. But the point is, sometimes our fair and legal justice system makes mistakes. And this is one such time. Here he is, Professor Maxim Rashkovsky. You know the professor? Used to be head of research for the Army. 3 doctorates, overconfident polymath, vain sociopath, tedious egomaniac, control freak, geneticist, weapons development, engineer, car nut, but definitely not a people person. Accused of espionage along with everything else? You don't remember? Well, lucky you. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does, yada yada yada, makes you want to puke. He's a goddamn traitor. No, man. I mean, he's a rat, but he pays. Incarcerated for a crime he did
commit, but well, let's just say money talks and he's going to walk. So, we got a few things to get ready, all pretty straightforward. Do them one at a time, but any way you like. Standard op for a gov fact breakout, if you know what I mean. Rad. All right, first thing's a plane. Then we got a bus, and then, well, two things. We got the inmate transfer schedule and Rashkovsky's car. More on that later. Let me show you. We need a plane to get the professor out of the country. It's currently being used to traffic drugs by transnational street gang, the Vagos. The bus. With a standard Bolingbrook transport vehicle, the least traffic is on the route from Dobra. All right, that's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row station. Go in unarmed, play it cool. You might not have a problem. That's a two-person job, max. The other two-hander is our guy's prized Casco. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft ring. Okay, Mr. Kress said you guys are at least semi-competent, so, well, Professor Rashkovsky pays well. Dobra. Logistics are as yet undecided. Go in how you like, but go in with a good supply of ammunition, armor, and maybe even explosives. It's gonna get kinda heavy. Like I said before, the airfield is under Vagos control. They're using the plane to make trafficking runs across the border. That means it's already set up to take Rashkovsky out of the country. Radar visibility, plausible cover story, it's perfect. Don't let the fact that there are a bunch of angry drug dealers waiting for you affect how you go in, or actually do. Some more background on the Vagos. Okay, globalized, multinational, decentralized criminal network. Their principal interest is in drug trafficking, but they've diversified to mid-level distribution and user sales and trafficking other contraband. You get caught with a kilo of coke, they throw the book at you. You're caught with a quart of capybara semen, it's a slap on the wrist. And the market for large endangered rodent ejaculate is lucrative. Most of the Vagos upper management shot callers, if you like, are already incarcerated here in the States and throughout Central and Latin America. They run the network on cell phones, and it's a relatively flat hierarchy at the top. So if you cut one head off, there's six more waiting to bite. Not that I want to dismantle any criminal networks. As you know, I'm a criminal myself. I just like to do my homework. Criminal homework. The prison angle's gonna help us sell our raid on Bolingbroke. It's not something that they would do, but it's the kind of thing
Dobra. Tutaj za mostkiem trzeba jakoś się odbić. Okay, I'm reading you close to the airfield. Remember, once you engage these bastards, there's only one way this is going. Make a plan, then execute it. No matter how good the plan is, expect sustained resistance. Maintaining the integrity of the plane is the priority here. Don't rush this. Looks like a shit show down there. Clear the airstrip before you think about taking that bird into the sky. The plane gets shot up and back to Alpha. Fuck. Zobaczył człowieka.
Dobra. Mr. Shavelum, dobra. No. Do better roll. Wow. Ty, tutaj tym vigilanty muszę przyjechać. No. Próbuję mu podpowiedzieć, zobaczymy, czy on to przeczyta. Będę musiał się niedługo ogłodzić.
Dobra, wysłałem też. Co mi szkodzi? Nie to. No, dawaj. Dobra, nie chce mi się czekać. What you want? Some wheels? I'll bring it to you. I zaraz się zapętli. No. Lata i lata. No jest. Takich lubię. Przychodzi, wychodzi.
Rzeczy w naczyniach. Ah, your first time. You know, the first times, well, it's never easy. There won't exactly be fireworks, you know. It'll be vaguely awkward and disappointing, you know. You'll probably stick the wrong thing in the wrong part, and you'll finish too early, and you won't be able to make eye contact afterwards. But new worlds will open up. Something will have changed, you know. New opportunities, new risks. And that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you, holding your hand, you know, guiding you through it. And then you'll feel a little creeped out, but you're gonna repress it. Squash it down. And we'll never talk about it, okay? Okay? Okay. First time. Felisa! Woo! It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, you come see me, give me the box, and you get paid. Hmm? Okay. You know, like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies. But you know, we all got to start somewhere. Good luck. No, jeżeli już będzie gotowy, to idziemy. I ci funkcjonują. Resztę napady. Wiem. Ja pierdykam.
te lata. No, dawaj. Coś uderzył. O, coś mi przylagowało przez chwilę. No, zrobiło mi się trochę ciepło. Przestań męczyć laser, jest dobrze. Wszystko.
Just get to the bridge. No, zobaczymy, jak mu będzie to szło. Źle poszło. Jak na gościa, który to robił pierwszy raz. Show it to me. Yes, it is the holiday season at the Crest residence, and Daddy's out drinking. Say, past. That thing I talked about. So I'll call you in the meantime. If anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey! For the first time, that wasn't bad, but don't get clingy. Jakby nie pojechał, kurde, w góry, to może coś by się lepiej grało z tego. Zobaczmy, czy pilot jest u siebie. Nie ma. Zaproszonych na sesję.
Needs anything, let me know. Remember, I'll do anything as long as it's legal. Ish. Każdy znaleźć lub kupić chce swój pieprzony raj. Kochaj lub nienawidź mnie, wszystko bierz. Dziękować za followka Focus. Dziękować, dziękować, siema, siema. Ale mi się tnie. Dawno tak nie miałem. No, ktoś mi auto przeparkował. Chyba ta. Dobra. Gaz, opór, hamulec, ręczny jeszcze do tego. Gdzie odleciał? Leć, Adaś, leć! Nieładnie. Thank you.
O, to jest fajne. Do mnie tylko skorupki dojeżdżają. Dobra. Mechanik. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Trzeci poziom. Gdzie to jest? Za dużo. I'll get there as soon as I can. This is Morse Mutual Insurance. I think we can do that. Co, jeszcze ktoś doszedł do nas? No to baba. Nie krzyknął. Thank you.
Dobra, wrócimy, skitramy się. Simple decisions don't freak you out so much. A, dźwięku nie włączyłem. Dobra. Dziewięć kilosów, dobra. Zobaczymy dokąd.
minus. No to. No reply od Rockstar. To wiem. No, masz kurde taki, taką możliwość trafienia. Z przodu, teraz. Zapomniałem, kurde, minę by włożyć. Widzę, że nie możemy się dograć. Ładnie trafił. To muszę mu przyznać, ładnie trafił. No i już tylko 2 kilosy.
Aha, no ja chcę. Taki płonek amunicja. Trafiony. Dobra, chwilę się podgrzewać jeszcze. Dawaj, ładuj się. Yeah.
Deathmatchy, Konrad, jakoś tak średnio lubię deathmatchy, powiem ci szczerze. Jestem bardziej wyścigowy człowiek. Dobra, pobawiłem się trochę. Chwilę widziałem, że stoi gdzieś tam. I jest. Kurwa, szukam jak typowe GTA. No wychodź. No. Może i faktycznie tam będzie lepiej.
Dobra. GTA na tyle, zaraz sobie odpalimy Wiedźminka. No, chwileczkę przerwy zrobię, rozprostuję się i Wiedźminek trójeczka poleci. Jak ktoś chętny, to zapraszam.